i w cyklu Planica 7 i w całym sezonie. Dzisiaj w konkursie drużynowym zwycięstwo Niemców po pięknej walce, po tym pokerowym zagraniu Stefana Horngachera, który obniżył belkę przed skokiem Markusa Eisenbichlera 9,2 dodatkowych punktów. No i to pozwoliło Niemcom wygrać te zawody przed Japonią i Austrią. Polacy troszkę byliśmy rozczarowani na miejscu szóstym. Austriacy, którzy dwukrotnie wygrali w tym sezonie zawody Pucharu Świata, bo triumfowali i w Wiśle, i w Zakopanem. Teraz na trzecim stopniu podium, gdybyśmy wprowadzali taką dodatkową, nieoficjalną klasyfikację za tylko konkursy drużynowe, to Austriacy byliby tutaj głównymi kandydatami do zwycięstwa, skoro na cztery konkursy wygrali dwa. Tak, dzisiaj Austriacy na miejscu trzecim. Miejsce drugie, po raz pierwszy, jedyny w tym sezonie na podium Japończycy. No tak, bo piąte miejsce się trzymało Japończyków. Byli na piątym miejscu w trzech dotychczasowych konkursach Pucharu Świata, na piątym miejscu w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich i na czwartym miejscu, i to był jeden wyłom od reguły piątki, na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. A teraz jest podium, a teraz Japonia na drugim miejscu. Z Naoki Nakamurą w składzie. No i miejsce pierwsze Niemcy. No, podkreślaliśmy często, że ta kadra Stefana Horngachera dosyć zamknięta, że właściwie przez cały sezon rotował tylko sześcioma zawodnikami. Niemcy mieli szóstkę w finałowej 30. Pucharu Świata, a w całym sezonie punktowało ich zaledwie siedmiu, bo oprócz tej szóstki, która była tu w Planicy, punkty z grupy krajowej na turnieju czterech skoczni wywalczył tylko Richard Freitag. Na pewno dwóch wielkich skoczków, Karl Geiger i Markus Eisenbichler, to są liderzy, oni trzymają tę drużynę, oni dają jej energię i siłę i w decydujących momentach punkty. Dziś na podium także Pius Paszke i Konstantin Schmidt. Podczas grudniowych Mistrzostw Świata w lotach Niemcy w tym samym składzie wywalczyli tutaj srebrny medal, przegrali wówczas z Norwegami. Dzisiaj w tych finałowych zakładach Pucharu Świata okazali się najlepsi. Podobnie jak w Oberstdorfie na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Wtedy w składzie zamiast Konstantina Schmina był Severin Freund. Jeden z tych konkursów drużynowych Pucharu Świata to w Lahti wygrali Norwegowie. My staliśmy na podium we wszystkich konkursach poza tym dzisiejszym. Dzisiaj nasza drużyna bez Kamila Stocha po raz pierwszy od 5 lat z górą zajęła 6. miejsce. Tak, mały jubileusz, bo przecież to 100. konkurs drużynowy w zawodach Pucharu Świata z udziałem biało-czerwonych. 30 razy staliśmy na podium. Dzisiaj podczas tego jubileuszu niestety na podium stanąć się nie udało. I to był pierwszy akt tego podsumowania sezonu, 42. sezonu Pucharu Świata. Sezonu, który poza odwoływanym Row R, można powiedzieć, że dosyć rytmicznie przebiegał. Zdarzały się może jednoseryjne konkursy, ale nie było odwoływania. Były zamienione konkursy. Nie mieliśmy konkursów azjatyckich w Chinach i w Korei Południowej. No, myśmy na tym zyskali, bo do Zakopanego czołówka Pucharu Świata przyjeżdżała zarówno w zaplanowanym styczniu, jak i w nadprogramowym lutym.
Tak, na pewno w tych trudnych, pandemicznych warunkach trzeba pochwalić organizatorów zawodów w Polsce, że podejmowali się zadania. Tylko w Polsce przecież odbywały się letnie zawody Grand Prix, letni Puchar Kontynentalny. Polacy także podjęli się organizacji zawodów niższej rangi, Pucharu Kontynentalnego, zawodów FISCAP w Szczyrku, w Zakopanem. Organizatorzy w Polsce na pewno stanęli na wysokości zadania. Trochę może szkoda, że w tych zawodach Pucharu Świata rozegranych na Wielkiej Krokwi byliśmy bardzo gościnni i tych punktów do Pucharów Świata tam za wiele akurat na tej swojej domowej Wielkiej Krokwi Polacy nie zdobyli. No, jeżeli ktoś wierzy w genius loci, czyli w to, że dane miejsce jest szczęśliwe dla kogoś, to niewątpliwie troszkę się to przewartościowuje, bo w tym sezonie ani Zakopane, oczywiście innego zdania jest Andrzej Stękała, który tam wywalczył swoje jedyne podium, ani Planica, która była przecież dla Adama Małysza, dla Kamila Stocha takim miejscem wielkich triumfów, wielkich sukcesów. Ale no, może ten jeden rok od tych sukcesów akurat w Planicy zrobiliśmy sobie przerwę. Za chwilę dekoracja najlepszych w dzisiejszym konkursie, a zatem po raz kolejny w ceremonii wezmą udział Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi i Markus Eisenbichler. Japończyk włączył przyspieszenie w końcówce tego sezonu. Przez cały sezon mówiło się, że Ryoyu Kobayashi jest w formie i jeżeli tylko w jednym konkursie chwyci to coś niezbędnego, to pójdzie. I chwycił w ostatni weekend, można powiedzieć. Tak, pamiętamy, że przez większą część sezonu zajmował lokaty poza podium, bo takim jego ulubionym miejscem było siódme. Czterokrotnie kończył zawody Pucharu Świata w tym sezonie na miejscu siódmym, ale później, kiedy wygrał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, później odniósł jeszcze kolejne zwycięstwa w efekcie pięciokrotnie na podium. Trzy razy wygrywał, dwa drugie miejsca w tym sezonie dla Ryoyu Kobayashiego. Na pewno udana ta końcówka sezonu w wykonaniu Japończyka. No i za chwilę to pan Mina, generalny dyrektor sponsora głównego piwowarnej Laszko, a my za chwilę będziemy oklaskiwali Markusa Eisenbichlera, takiego skoczka pełnego dynamiki i fantazji, który stawia zawsze wszystko na jedną kartę. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Dzisiaj trzecie miejsce w tym konkursie. Niebagatelna rola w zwycięstwie w konkursie drużynowym. No i będziemy go jeszcze oklaskiwali, kiedy będzie na podium końcowym sezonu na drugim miejscu. Pierwsze dwa konkursy tego sezonu padły przecież łupem Markusa Eisenbichlera. On nosił plastron lidera Pucharu Świata w tym sezonie. Tak, w sumie dziewięciokrotnie na podium, dwie wygrane, no a teraz Ryoyu Kobayashi, piąte podium w tym sezonie, a w ogóle 34 w karierze. Zdobywca Pucharu Świata dwa lata temu w sezonie 2018-19. 19-krotnie wygrywał zawody Pucharu Świata. Dzisiaj był blisko, ale jednak w tej drugiej serii przegrał trochę z warunkami. No a trochę z rewelacyjnie skaczącym Karlem Geigerem. Oddajmy mistrzowi świata w lotach to, co mu należne. On tutaj rzeczywiście na letalnicy podczas tego weekendu skoków ma najwięcej powodów do zadowolenia. No i awansowali w klasyfikacji generalnej. Ryoyu na czwartym miejscu na koniec sezonu. Karl Geiger na szóstym miejscu, ale dzisiaj, jak mówiliśmy, Karl Geiger był królem. Karl Geiger, który po raz ósmy w tym sezonie stanął na podium i po raz trzeci na jego najwyższym stopniu. Wybrzmiał hymn niemiecki, a my posłuchajmy wywiadu z Halvorem Egnerem Granerudem, triumfatorem klasyfikacji generalnej, a rozmawiał z nim Filip Krzyszanowski.
want to improve. There's a lot of fun things next year. You have the four wheels and then the Olympics and then the ski flying world championships and a mini raw air and also the World Cup overall. So it's a lot of things I want to do, and we'll see. That's at least a motivation for me going into next season. Halvor Egner-Garanerud, zapytany o następne cele, takie osobiste, odpowiedział, jak chce się udoskonalić, jak chce być z każdym kolejnym sezonem coraz lepszy. Wymienił turniej czterech skoczni w tym sezonie, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w lotach. To są te imprezy, które chciałby wygrać Halvor. And the last question. Any vacation or it's hard situation around the world, so it's be impossible. Maybe, I don't know, Zanzibar or something. No, wait, I won't go... I will go back to Norway tomorrow, and then I will stay in Norway for the foreseeable future. If you go on vacation in Norway now, you get, I think, 14 days in in a quarantine hotel. So yeah, I will go home, and I will stay there, and I will then visit my parents when I'm out of quarantine. Thank you. Wish you the best, Halvor. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Halvor, ostatnie pytanie o wakacje. Mówi, nie, wracam do Norwegii, tak i tak, tam i tak czeka mnie 14 dni kwarantanny. Tam spędzę wolny czas, chcę się zobaczyć z rodzicami. Takie to będą wakacje Halvora Egnera-Graneruda. Trzecia.